Witam w grze Uplink firmy Introversion Software. Podwójny powrót do przyszłości. Po pierwsze, ze względu na to, że gra jest już dość stara, wyszła w 2001 roku, to raz, jest pełnoletnia w momencie nagrywania tego materiału. A druga rzecz to to, że rok temu, mniej więcej chyba rok temu, nagrywałem właśnie z 3 odcinki z tej gry. Ktoś to obejrzał, były gorące prośby tej osoby, żebym nagrał kolejny, no i po przerwie rocznej no nagram taki jeszcze poradnik, może jeszcze parę, aczkolwiek myślę, że tu już za dużo nie da rady. Oczywiście jest to gra o hakerstwie, jeżeli ktoś nie bardzo wie, o co chodzi, to polecam pozostałe 3 filmy też sprzed roku. To jest mniej więcej podobny moment, w którym byłem wtedy. Niestety straciłem save'a, ale tak plus minus doszedłem do tego samego. Zacznę od tego, jaki mam sprzęt, czyli ten mój gateway, to taki komputer zewnętrzny, do którego się łączę z mojego domowego, a następnie dalej. On wykonuje za mnie wszystkie prace. To już jest sprzęt troszeczkę lepszy, nie wygląda okazale, ale jest już lepszy, ma 3 procesory, lepszy modem i troszkę więcej miejsca, nazwalibyśmy to na dysku. Tak wygląda dysk. Czerwone to zajęte, szare to wolne miejsce. Następnie mój status, jestem uber skilled i chyba nawet wtedy też miałem ten podobny status. Neuromancer to jest neutral, czyli raz robię dobrą misję, taką pozytywną powiedzmy, raz robię misję negatywną. Zaraz powiem jeszcze co i jak. Jeżeli chodzi o kasę, nie mam dużo, bo cały czas inwestowałem jeszcze właśnie w nowy sprzęt, nowy software. Poczta, no to są te rzeczy. Dokupiona rzecz, której na początku się nie ma, to jest to Connection Analyzer, czyli on łączy się, czy łącząc się z jakimś serwerem, pokazuje nam, jakie są zabezpieczenia. Na razie łączę się z Uplink Internal Service System, czyli taką bazą danych każdego hakera. Mam tu moje konto i jak widać, ta baza jest chroniona. Monitor, co to robi? Generalnie monitor jakby śledzi nasze ruchy, czyli jeżeli zablokujemy monitor, to on dopiero zacznie nas śledzić w momencie, kiedy zrobimy coś złego, czyli złamiemy na przykład hasło. Proxy i firewall to są generalnie dodatkowe zabezpieczenia. Firewall no, broni dostępu, a proxy po prostu możemy wejść na przykład w jakąś bazę, na przykład bazę danych kryminalną albo ubezpieczeniową, nazwijmy to, albo uczelnianą. Na uczelnianej chyba nawet nie ma żadnych zabezpieczeń, ale na przykład w policyjnej jest na pewno proxy. I żeby w ogóle jakiekolwiek zmiany tam przeprowadzić, trzeba by proxy wyłączyć albo użyć lepszego sprzętu, takiego jak ja już mam kupione, czyli bypassers. No misje to troszkę szerzej było już w poprzednich filmach. Hardware, no to nic tutaj nadzwyczajnego nie ma. Procesor sprawia, że nasze rzeczy działają szybciej, uruchomione programy. Memory to tak naprawdę sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, że mamy więcej miejsca dostępnego. To się może przydać oczywiście na nowe programy, albo też na przykład na zadanie, gdzie mamy zgrać całą bazę danych. To jest wtedy sporo plików. Modem przyspiesza troszkę przesył danych, oczywiście security możemy zamontować sobie do naszego gatewaya, czyli przypomnę, to nie jest komputer nasz, tylko jakby taka zewnętrzna maszyna, z którą się łączymy. Można zamontować motion sensor, czyli czujnik ruchu, oraz element, czy samo zniszczenie. Działa to tak, że jeżeli wiemy, że na przykład zrobiliśmy coś nie tak, liczymy się z tym, że nas zgarną, czujnik ruchu wyśledzi, czy da nam znać, że ktoś niepowołany zbliżył się do naszego gatewaya i wtedy dzięki może nie tyle samo zniszczeniu, co tym self-destruct możemy go zniszczyć i policja nie ma śladów, nie doprowadzi to do nas i gramy dalej. Z tym, że oczywiście musimy mieć pieniądze, można wziąć pożyczkę na ten najprostszy sprzęt, zacząć od nowa, no chyba, że mamy kasiorę na koncie. Natomiast jeżeli zniszczą nam komputer, dochodzą do nas, jest game over. Jeżeli chodzi o software, Fate Progress to jest wirus i antywirus, to jest coś w rodzaju fabuły, tym się nie zajmowałem, właściwie chyba nigdy. Jeżeli chodzi o software, na początku mamy bardzo proste rzeczy, w pierwszym filmie, tym sprzed roku, są one pokazane, natomiast omówię jeszcze to, co jest tutaj. Decrypter tak naprawdę w wersji, ilu ich jest? 7 wersji. Służy do
od szyfrowywania zaszyfrowanych plików. Czyli na przykład ktoś nam daje zlecenie skopiować plik, on czasem jest zaszyfrowany, musimy go odszyfrować, przesyłamy taki odszyfrowany naszemu zleceniodawcy, dopiero wtedy on nam zapłaci. Jeżeli tego nie zrobimy, powie, że no sorry, plik jest zaszyfrowany, nie da nam kasy. Nie jest to priorytet, jeżeli ktoś zaczynałby grę i się stwierdził, o, to może być przydatne. Nie jest, zdecydowanie nie polecam od razu czy z początku wydawać na to pieniędzy. Kolejna rzecz, Decipher. Pierwszy raz chyba spotykamy się z tym, jeżeli włamujemy się, jeżeli dobrze kojarzę, do kartotek policyjnych. Oczywiście też wersje tu są chyba tylko 3, tak, za 8 tysięcy. Najlepiej pozbierać troszkę pieniążków, od razu kupić tą lepszą wersję. Zbieranie pieniędzy wcale nie idzie jakoś tak strasznie wolno. Działa to szybciej, szybciej się włamujemy. Policja akurat ma zabezpieczenia, bodajże jest tam proxy, jest monitor, oczywiście monitor jest praktycznie zawsze i no jeszcze zwykłe hasło, łamacz haseł. Dictionary Hacker, w życiu tego nie używałem, to chyba nie działa nigdy praktycznie. Kopiowanie plików mamy od początku, nie ma innej wersji. File Deleter to jest kasowanie plików, nie mamy innej wersji. Defrag nie ma innej wersji. Służy do tego, że gdybyśmy na przykład mieli ponagrywane, kiedyś się robiło defragmentację dysku, teraz się chyba tego raczej nie robi, natomiast gdybyśmy mieli ponagrywane programy, na przykład jeden tu, jeden tu, jeden tu, mielibyśmy wszystko no, w takich postrzępionych kawałkach, defragmentacja spowoduje, że będziemy mieli o właśnie tak ułożone, jakie mam teraz, czyli w jednym miejscu. Przydatne rzeczy. Firewall Bypass i Firewall Disable. Żeby w ogóle tego użyć, a przynajmniej bypassa, trzeba mieć to, HUD Connection Analyzer, analysis, czyli tą rzecz. Kosztuje 20 tysięcy, no w jakiś tam moment będzie, że już będzie wiadomo, że aha, dobra, no to warto na to zebrać. Natomiast Firewall Disable wyłącza Firewalla, ale sprawia, że będą nas szukać. Tu chyba też są wersje różne, zależy jaka jest wersja Firewalla. Nie polecam, rzadko bardzo tego używam. Podobnie jest z Proxy Disable. Tu też jest kilka wersji, najdroższa 10 tysięcy kosztuje. Lepiej zebrać sobie pieniążki na HUD Connection Analysis i od razu bypassy kupić. Chociaż w tej rozgrywce kupiłem sobie jakiś proxy disable, któryś niższy poziom. No to tak stwierdziłem, dobra, no muszę, trudno. Natomiast generalnie proxy i firewall bypass to są drogie rzeczy. I tu też bym właściwie polecał od razu zebrać na najdroższy 10 tysięcy i proxy bypass też drogie jest, chyba za 20 tysięcy, no niestety. I monitor bypass 25 tysięcy. Ja mam najdroższe, prawdę mówiąc, robiąc tylko misję gdzieś tam, fałszowanie kartoteki uczelnianej na przykład, nowa, jak to powiedzieć, fałszowanie tożsamości, o, albo kradzież tożsamości i przeszukiwanie kont bankowych, ale bez żadnych transferów. To są bardzo proste misje, dostaje się za nie tak plus minus 5-6 tysięcy, więc zrobić 3-4 takie misje mamy już spokojnie 25 tysięcy, więc to nie jest tragedia. Co dalej? HUD i IRC Client. Kiedyś było takie coś do rozmowy, nie wiem czy to można jakoś... No generalnie to nie jest potrzebne. HUD Map Show Trace, chyba nawet jeszcze tego nie mam. Zaraz sprawdzę, gdzie są moje programy. Nie mam i chyba nawet mogę sobie to kupić. 4000? Nie mogę, nie mam kasy. No to może kupię przy najbliższej okazji. To pokazuje na tej mapie dodatkowo, jak nas śledzą. Śledzą aktywnie, czyli po naszych połączeniach. HUD LAN View, tego nie mam, 50 tysięcy. No to jest niezbędne, żeby w ogóle próbować włamać się do sieci LAN. IP Lookup przydaje się, na przykład kiedy jest zadanie, ktoś tam przelał dużą sumę pieniędzy, chcemy dowiedzieć się do kogo. No więc musimy się włamać na konto tego pierwszego. Tam sprawdzamy, może akurat będzie taka misja, tam sprawdzamy, komu gdzie wysłał te pieniądze. Mamy numer konta, mamy IP banku i korzystając z IP Lookup sprawdzamy, co to za bank. Potem mając numer konta włamujemy się na tamto konto w tym drugim banku, dzięki czemu możemy poznać imię i wysłać odpowiedź naszemu zleceniodawcy. IP Lookup przydaje się też oczywiście przy szukaniu hakera. Może uda się taką misję zrobić, którego chcemy namierzyć.
IP Probe sprawdza, to chyba też jest tylko, nie, nawet nie, jest więcej. Sprawdza, łączy się z danym, wprowadzamy IP i ten programik sprawdza nam, jakie są zabezpieczenia. Praktycznie tego nie używam, od razu zbieram na te Hard Connection Analysis, no bo jak się połączymy z jakimkolwiek nawet serwerem, z czymkolwiek, dopóki nie zaczniemy robić czegoś nielegalnego, to możemy się łączyć, nie ma problemu. LAN Probe, LAN Scan, LAN Spoof, LAN Force to są wszystko rzeczy do hakowania LANów, strasznie drogie jak widać, to jeszcze przede mną. Log Deleter, wersji jest kilka, najlepsza jest ta za 4000, też warto. No, tą pierwszą przynajmniej trzeba sobie kupić, bo na początku jest to niezbędne, żeby te logi kasować, natomiast Log Deleter, ten ostatni, po prostu je całkowicie usuwa, nawet ich po prostu nie widać, że coś było usunięte. Log Modifier za 6000, droższa wersja, może służyć do tego, żeby kogoś na przykład wrobić. Próbuję taką misję zrobić, jakoś mi się, nie wiem, nie chce, nie udaje. Log Undeleter działa w drugą stronę, jeżeli my szukamy jakiegoś hakera, no to widzimy, że podają nam na przykład na zleceniodawca, włamali się do nas o takiej i takiej godzinie i szukamy właśnie, widzimy na przykład, że jest skasowany log, możemy go tak jakby odzyskać. Monitor bypass już mówiłem, password breaker, jedna z podstawowych rzeczy, chyba tylko w jednej wersji, czyli dołamanie haseł. Proxy bypass mówiłem, proxy disable, podobnie jak z firewall disable, raczej nie używam. Bardzo ważna rzecz, trace tracker, czyli coś, co musimy kupić, zresztą w tutorialu jest, pokazuje nam albo sygnałem w tej prostszej wersji, albo w najlepszej wersji dokładnie co do sekundy, jak szybko nas aktywnie namierzą. Czyli jeżeli minie czas, namierzają nas i praktycznie jesteśmy, no przyjdzie policja po nas. Natomiast namierzają nas też pasywnie, czyli jeżeli się rozłączymy przed namierzeniem nas tym aktywnym, musimy skasować logi. Logi najlepiej kasuje się, zaraz jeszcze przypomnę przez jaką stronkę. No i Voice Analyzer raz druga wersja, można tą pierwszą, praktycznie z drugiej nie korzystam. Nagrywamy głos administratora sieci jakiegoś, gdzie chcemy się włamać i możemy go sobie zachować na przykład na dysku. Ok, no to weźmy jakąś przykładową misję, co ja tu ostatnio robiłem. No tego właśnie muszę jakoś wrobić, ale to mi się coś nie udaje. Jeszcze raz, Uplink Internal Service System. Hakera niestety nie bardzo teraz będę mógł złapać. O, jeszcze przy okazji powiem, co jest uważane za pozytywną rzecz, na przykład niszczenie komputerów firmowych, czyli serwerów dużych, to jest pozytywna rzecz, powiedzmy. Natomiast jeżeli, o, to weźmiemy, highly skilled agent required for removal job, to jest generalnie sfałszowanie kartoteki kryminalnej, sprawienie, żeby kogoś aresztowali, to jest rzecz traktowana jako negatywna. Nie wiem, jak to jest traktowane, przypuszczam, że też negatywnie, czyli gdy komuś włamujemy się na konto i praktycznie no, przelewamy pieniądze z jego konta bankowego na inne konto. To będzie ciężkie do zrobienia. Chociaż ja wiem, co to jest za zadanie. A nie, bo pewnie musimy, tak, to jest ciężka rzecz, bo musimy tak naprawdę nie tyle sprawdzić, gdzie zostało przelane, tylko kto to zrobił. Czyli tak naprawdę trzeba się włamać do banku i po logach banku namierzyć hakera, czyli to jest dość trudne do zrobienia, bo bank niestety nie będzie współpracował, musimy się włamać, on nam nie da dostępu do swojej bazy danych, więc na razie zróbmy jakąś prostszą misję. Co tu jeszcze jest? Właśnie najgorsze w tej grze jest to, że te misje, jak jesteśmy na jakimś poziomie, one się generalnie powtarzają, czyli tak, muszę kogoś wrobić, przestępstwo jakieś bankowe, przestępstwa komputerowe, zrobić przelew, więc właściwie wszystko to samo. No nie, tego hakera na razie nie chcę namierzać. No i co, naprawdę? O, weźmy to. Takie misje już robiłem w poprzednim filmie, ale tak dla przypomnienia. Zrobię to, przy okazji zarobię też kasę na to, żeby na przykład jakiegoś hakera namierzyć. Spróbujemy takie zadanie. Zwykle, jeżeli mamy zniszczyć komputer, jakiś system komputerowy, no to mamy tutaj, o, przykładowo, Primus Corporation Central Mainframe.
Zwykły to się internal service machine, o, chyba tak, zwykły taki serwer, to wchodzimy praktycznie bez problemu. Natomiast pierwsza rzecz, którą trzeba tu zrobić, to musimy, ostatnie połączenie musi być z firmy Primus Corporation, czyli wchodzimy na Internik. To taka wyszukiwarka. Piszemy na przykład Primus. No, akurat mamy tylko jeszcze dwie stronki. Primus Corporation Internet Service Machine. Tam są jakieś pliki, może być na przykład zadanie związane z tym serwerem, ale mamy też Public Access Server, on też się liczy. Więc dodamy go sobie do listy, żeby się pokazał na naszej mapie. Od razu tu wejdziemy, ponieważ mamy tutaj dwie rzeczy potrzebne. Pierwszą jest no, numer do menadżera, to nieważne. Ważniejsze jest do administratora, więc go sobie też dodamy. To na razie tyle. To był chyba ten. Tak, bo Mark Wallace to jest. Tak, to jest ten, co mam go wrobić. Zapuszczamy Voice Analyzer. Dzwonimy do Matta J'a. Nieważne, nie musimy tutaj jakichś przekierowań, to jest zwykły telefon. On zaraz odbierze, coś tam powie. Hello, hello. O. Coś tam po cichu mamroczy do telefonu, to się już nagrywa. Ja mam tą lepszą wersję, mógłbym to zgrać na dysk, ale nie muszę. Niech to sobie tam jest włączone w tle. I teraz tak, potrzebujemy Primus Central Mainframe i Primus Public Access Server znaleźć. Central Mainframe jest zaznaczone na zielono. I teraz jeszcze, gdzie jest ten drugi? Troszkę się już narobiło tych. O, tu. Dobra. Ja już mam zapisane przekierowania. Mógłbym to zrobić od nowa wszystko ręcznie, nacisnąć save, one się zapiszą. No już mam to zrobione, więc nie ma co. I teraz wystarczy, że ostatnie połączenie będzie, czy przedostatnie będzie jakaś inna strona Primus Corporation, czy service, server. I teraz do mainframe tutaj. A może nie, może jeszcze pokażę, co się stanie, jeżeli nie zrobię tego. Robię connect, w tym momencie niestety nie mogę, nie wpuszcza mnie. Ale jeżeli zrobię, to najpierw będzie Primus Corporation, a potem będzie ten Central Mainframe tej samej firmy. Proszę bardzo, zostałem wpuszczony. Ponieważ mam HUD Connection Analysis, od razu widzę, jakie tu są zabezpieczenia. Jest monitor, proxy, firewall. Dla mnie to już żaden problem. Wszystko obchodzę, bypassuję. Dwa zabezpieczenia, właśnie głosowe i hasłem. Puszczamy nagranie. Zawsze jest to samo, my voice is my password, verify me, coś takiego on tam mówi. Na razie jeszcze mnie nikt nie szuka, dopiero jak się, jakby wejdę, czyli password breaker. Tutaj tym zwiększamy lub zmniejszamy zaangażowanie procesora. No procesor najbardziej, o, password breaker od razu to zrobił. Jeszcze mnie szukają, dopiero jak wejdę, proceed zrobię, to wtedy stwierdzi system, że coś tu się dzieje nielegalnego, sprawdźmy, kto się łączy, zacznie mnie szukać. O, w tym momencie tyle zrobiłem połączeń, że mam 2 minuty praktycznie na to, co chcę zrobić. Żeby zniszczyć właśnie taki serwer, najlepiej użyć konsoli. I pierwsze co oni chcą, to trzeba zniszczyć pliki. Tu się przydają komendy jeszcze DOS-owe, też gdzieś w którymś filmie o tym mówiłem. DIR to jest directory, widzimy, że są takie tutaj foldery, czyli system, chyba records, log, usr i pub. Nas tak naprawdę interesują 3: usr, log i na końcu sys. Najpierw wchodzimy do usr, czyli cd, change directory, usr, wpisujemy delete, enter. On kasuje. Mogę wpisywać kolejne komendy, czyli mimo że on coś tam robi, mogę zrobić cd log, delete i on od razu teraz wejdzie w następnej kolejności w katalog z logami, że się ktoś tu połączył i go skasuje. Od razu wejdziemy w system, czyli cd sys, delete, enter, kasuje. 3 pliki tutaj są, boot, chyba kernel i coś tam jeszcze.
co? Jeszcze było, nie pamiętam, trzy pliki zawsze były. OS, Operation System. I następna rzecz, którą należy zrobić, to jest zamknięcie tego systemu, czyli zrestartowanie, a robi się to przez komendę shutdown. Shutdown. Zobaczymy, co się wydarzy. System jest zamykany. Włącza się ponownie, ale próbuję załadować plik kernel. Nie może. Failed. Niestety. I nas zaraz rozłączy. Oczywiście, jak tylko zrobimy shutdown, można się rozłączyć. To jest niepotrzebne. Dla bezpieczeństwa standardowo łączenie z Internic. Tu, jak widać, nie ma absolutnie żadnych zabezpieczeń, nikt się tym serwisem nie interesuje, więc raz poznane hasło zresztą do tego będzie zawsze aktywne, nie trzeba go łamać, od razu wchodzimy. Access logs i stąd kasujemy. A ciekawe, może uda się go tutaj... A, pewnie nie, ale dobra. Użyjemy z tego zadania log modifier. To będą chyba te dwa. To przynajmniej któreś z tych. From, nie z mojego, tylko wpiszemy IP tego kolesia. Czyli 988. Myślę, że go i tak nie namierzę, bo było za dużo tych przeskoków. 748.42.367. O, i teraz to wygląda tak, jakby on ze swojego komputera się połączył gdzieś tam dalej. Mogę to samo zrobić z tym. To było chyba to pierwsze połączenie z tym. Pierwsze to było to połączenie testowe, a drugie to połączenie właściwe, czyli jeszcze raz 988.748.42. 4.2.367. Chyba jest ok. Nie sądzę, żeby to miało jakieś znaczenie, ale może przypadkowo akurat da się tą misję zakończyć. To już można wyłączyć, ten już nie będzie potrzebny. Zwykle od razu można wysyłać informację zwrotną, ale teraz trzeba poczekać na newsy. Czyli wchodzimy na uplink internal service machine, wchodzimy na newsy. I czekamy, aż coś się zmieni. Czekamy. O. Primus, o, to jest właśnie to. Primus Corporation zostało zaatakowane. Jest w newsach informacja, wysyłamy do zleceniodawcy. No co jest? Zaraz, to nie ta informacja, miała być ta. No, ta. O, teraz poszło dobrze. Zapłacili 8500. Ciekawe, czy się coś pojawi o nim. Chyba nie. Ktoś tam zaatakował bank. Jak łapią jakiegoś hakera, jest o tym informacja. Że ciągle na jakieś banki napadają ci hakerzy niedobrzy. Tutaj coś z fabułą się dzieje, Andromeda i coś tam jeszcze. No, tak jak mówię, ja to troszkę sobie odpuściłem. No nie, tylko że kogoś hakują, jakoś nie chcą nikogo złapać. No, jeszcze może chwila, ale nie sądzę. Żeby to zrobić, ja musiałbym bardzo... Bardzo mało skoków. Właściwie nawet nie wiem, o co musiałbym go wrobić, w co go wrobić. Aha, ale mogłem zostać na tym systemie. Uplink Internal Service System Mission. Removal Job Frame. Kolejne zniszczenie komputera. Wezmę to sobie na później. Zastanawiam się, czy... Będzie taka misja z szukaniem hakera. Ona może, taka misja może być gdzieś tutaj, nawet niżej. Money transfer, trace
O. Tylko, że to jest misja sprzed, no, ponad tygodnia, z 5 czerwca. Mamy, no, nawet prawie sprzed dwóch. Więc na pewno on już zatarł za sobą ślady, więc nie sądzę, żeby to się dało zrobić. Te misje Trace a Hacker albo Trace an Authorized Money Transfer trzeba robić praktycznie od razu. Oni raczej przepadają. Znowu Destruction. Dobra, te lubię robić, one są proste. Nie trzeba się namęczyć. O! Spróbujmy, może mi się uda. Okej, okay, accept. Tylko tutaj będę musiał sobie chyba coś kupić. Czegoś nie miałem. Lock and litter, na pewno to jest mi potrzebne. Okej. Okay. I tak. Bank. O matko, no dobra, trudno. Wiemy, kiedy się zdarzyła, 16.01 20 czerwca, tylko oczywiście, po co nie podają nam żadnych ułatwień typu masz tutaj hasło, żebyś łatwo sobie wszedł do naszego systemu, no bo dlaczego to miało być? No ale dobra, spróbuję, najwyżej mi się nie uda, to trochę będzie trwało, będę mówił co robię, Sync Industries International Bank, czyli tak czy inaczej, trzeba się połączyć przez to administracja. Aha, jeszcze dobra. A matko. Sync Industries. Dobra, potrzebuję nagrania. Sync Industries Public Access Server. Potrzebuję dane tego pana, czyli znowu włączamy Voice Analyzer. Myślę, że w tym momencie nawet byłbym ja w stanie zrobić przekręt z kasą, czyli włamać się do banku, na jakieś konto, gdzie jest dużo kasy, zrobić przelew, zatrzeć za sobą ślady, no ale... A może kiedyś to zrobię jako ostatnią rzecz. Dobra, mamy jego nagranie. Myślę, że to już nie będzie potrzebne. Do banku i całe szczęście nie trzeba się łączyć z zewnątrz. Z Sync Industries, czyli tu. Może żeby mieć więcej czasu. Bo niestety będę musiał przejść na sterowanie analogowe, czyli po prostu kartkę papieru i długopis. A może jeszcze nie. Jak najwięcej, nie ma co kombinować. Dobra, connect. Co, nie mogę? No nie, no bez przesady. Sync Industries, naprawdę nie mogę? Wtedy mogłem. No mogę, dobra. To znaczy się, że co, że ja się połączyłem z czegoś tam innego? Jeszcze raz to zróbmy. Tu. I to jest bank sync, tak. Okej, okay, dobra, działa. Tu mamy tylko monitor i proxy. Bypassers monitor. Proxy. Zaczniemy od głosu. Mam nadzieję, że mnie zaczną ścigać, bo... Kartka papieru, sprawdzam, czy działa. Działa, ok. Access granted, wchodzimy. Eclipt, o, to jest deszyfrowanie, czyli to jest to, co mówiłem na początku mniej więcej nagrania. Decipher. Decipher. Kiedyś była taka filma, Decipher się nazywała, Decipher. Robiła karciankę Gwiezdne Wojny i Władca Pierścieni z filmu. Fajne były, ale zbankrutowali. Okej, okay, i hasło. No i niestety, jak tylko złamie hasło, zaczną mnie namierzać. Znaczy, jak wejdę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Około, dobra, 20...
Nie, nie namierzają mnie, ciekawe. View Access Logs. Czyli 20 czerwca o 16.01, czyli szukamy tej godziny. Nie ma. Czyżby skasował? Security log and liter. Zobaczymy. Nie, chyba nic się tutaj nie da zrobić z tym. Około 16.01. Niespodziewana przerwa techniczna, ale no dobra. Może to będą te dwie rzeczy. Zobaczymy. Ja może zatrzymam, żeby nie stracić. Czyli tak, to jest 20 czerwca o 04.01. Może to jest to. Powiedzmy, że on się włamał, a oni zauważyli, że się włamał trochę później, więc to jest możliwe. Nie wiem, czy dobrze robię, ale tak to mniej więcej powinno być. Teraz trzeba by zrobić, użyć IP lookup, security IP lookup, sprawdzić, co to jest to IP. To połączenie było z 459. No właśnie, 459, 536, 679, 24. I to jest Signal Solution Internal Service Machine. Dobra, Signal Solution Internal Service Machine. Czyli chyba mogę się stąd rozłączyć. Mamy od razu to na... gdzie to jest? Żeby czas nie leciał. Signal Solution. Tu. No daj, tu znowu muszę się włamać, czyli im więcej, tym lepiej. Tu też niezłe zabezpieczenia. Ale dla mnie to nie problem. Monitor. Proxy. I firewall. Ale tylko kod tym razem. Tu mnie już na pewno zaczną szukać. Admin. Log. To będzie to. 04.01. A mam czasu. Okej, sporo. Czyli tak. Connection from 942. 196 525 903. To jest Walker Corporation Internal Service, coś tam. Dobra, jak już tu jestem. Nie, log modifier nie. Security log deleter. Te dwa są moje, więc te dwa mogę wywalić. Idziemy dalej. Walker Corporation. Znowu. Gdzie jest Walker Corporation? No niestety jest takie żmudne, ale całe szczęście... O, tu jest Walker Corporation. Dobra. Całe szczęście... tak naprawdę, jeżeli jest taka misja, to tak tych skoków nie ma tak dużo. Nie wiem, czy dobrze robię, ale może akurat. Bypasser. Znowu. Monitor chyba jest pierwszy. Proxy. Firewall bypass, znowu hasło. Znowu patrzymy na logi. To będzie to. No właśnie, czyli to coś jest, coś tu jest z tym nie tak.
Nie. Tu ten log został zmieniony, czyli security log undeleter. A proszę, jest. To dobrze wyczułem. Czyli to jest connection from 273 254 626 437 i to jest sample company central, no bez jaj, central mainframe. No dobrze, ach, mogłem, no trudno, mogłem skasować moje logi, będę musiał tu wejść na internik szybciutko. Security log deleter. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No od razu tam, nie wiem, masowo. Teraz mam nadzieję, że to już będzie ostatnie. Sample company mainframe. No ale skoro to jest mainframe, no to ja znowu muszę całą procedurę z włamaniem do takiego systemu sample. O, tu jest LAN, a całe szczęście do LANu chyba nie będę musiał się włamywać. Public Access Server, to będzie mój przedostatni łącze. Muszę niestety nagrać sobie, ach, nie to, administratora tej sieci. Voice Analyzer. Mam nadzieję, że to będzie ostatnie przekierowanie. Ale jestem na dobrym tropie, bo jak widać było, tamten log był zmodyfikowany. Dobra. Zatrzymuję, żeby czas nie leciał w razie czego. Ok, tu jest sample company public access server, natomiast gdzie jest ten ich serwer główny? Sample tu. Ok. Jeszcze może parę odbić w razie, żebym potrzebował więcej czasu. Sample company public access server i central mainframe. Teraz mnie wpuści. Znowu standardowo bypass, monitor, proxy, firewall. Nagranie głosowe. Ok. Hasło. Pełna moc procesora na łamanie hasła. Proceed. Logi. 401 from. Ok, ten nie jest zmieniony, więc powinno być łatwo. IP lookup. Być może nawet to już będzie ten ostatni, zaraz się przekonamy from. 972 459 972 459 739 563. To jest tak, Scott Nightingale. Scott Nightingale. to są moje. 1622, tak. Ten jest mój. I to będzie to. Wpisujemy imię. Scott Nightingale? Chyba tak. I send. I misja się powiodła. Tak właśnie się robi. Trochę żmudne, ale w sumie dość satysfakcjonujące, więc teraz już tylko disconnect. A jest nawet jego komputer. Tego nie potrzebujemy. No troszkę się tu już nazbierało, może jeszcze coś wywalę. To niepotrzebne. To może niepotrzebne. Internik standardowo, dmuchanie na zimne, zawsze to jednak robię.
Ok. I co my tu mamy? Tak, misja zakończona sukcesem. 13700 wpadło. Tu mamy co? Aha. To jest misja wrobienie. Zniszczenie komputera. No to sobie zrobię już poza nagraniem. Także tak to wygląda. Tutaj już w tej grze no za dużo nie ma co nagrywać. Tak jest strasznie długi teraz ten odcinek. Jak na tą grę. Myślę, że troszkę pogram. Mam nadzieję, że mi się uda dojść do momentu, kiedy będą LANy i w następnym odcinku już będzie LAN, czyli Local Area Network. Spróbuję pokazać, jak się to hakuje. Samo przejście LANu jest jakby trudnością, natomiast zadanie jako takie zwykle też należy do typu zniszcz system, skopiuj plik, skasuj plik, tego typu rzeczy. Ja się żegnam, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach, a właściwie do usłyszenia. Cześć!